częścią niewątpliwie takich pokazów jest to, że pary muszą prezentować się na ograniczonej powierzchni podczas konkursu tańca, podczas prezentacji różnego rodzaju form tanecznych. Pary mają zdecydowanie dla siebie więcej miejsca, gdzie mogą zaprezentować swój kunszt. Pary ze szkoły tańca Escudo zaprezentowały się w tańcach latynoamerykańskich i standardowych. Były to trzy bloki taneczne, w których podczas pierwszego bloku zaprezentowały się w tańcach standardowych obie pary, podczas drugiego bloku jedna para w tańcach latynoamerykańskich, druga w standardowych, a podczas trzeciego bloku obie pary w tańcach latynoamerykańskich. Przed Państwem para w walcu angielskim. Lo que me queda y que te ofrezco a ti. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Y el tiempo que me tiene libre, si te es posible dedicarlo a ti. El tiempo. Jest zdecydowanie prostym tańcem, jeżeli chodzi o podstawy tańca. Jeżeli chodzi o kurs tańca dla przeciętnego człowieka, który zgłasza się do nas na kurs tańca, jest to dość prosty taniec, nie wymaga zbytnio kondycji fizycznej, opanowania kilka podstawowych kroczków, które tak naprawdę nie sprawiają nikomu problemu. Natomiast w troszeczkę bardziej zaawansowanej wersji technika tego tańca jest dość trudna i sprawia dużo problemów, ponieważ uzyskać płynność akcji, przebieg ruchu taki, jaki tutaj mogliśmy zobaczyć w parach zaawansowanych, wymaga wielu godzin ćwiczeń na sali treningowej. Jeżeli chodzi o Konin, swoją siedzibę i możliwość uczenia młodych, jak również dorosłych osób, mamy możliwość wynajmu sali w Fabryce Wrażeń. Mamy fantastyczną salę, którą udostępniają nam właściciele Fabryki Wrażeń, sala z lustrami. I myślę, że tam można szukać na nas namiarów, jak również poprzez stronę internetową, jeżeli ktoś chciałby się z nami skontaktować. Taniec, którego będziecie świadkami. Studio tańca Escudo.
O Foxtrocie mówi się, że to najpiękniejszy spacer świata. I na ten spacer zaprosili Państwa właśnie Michał i Mirella ze Studia Tańca i Schudowy.